był tuż przed Dakarem i Przemek Saleta. Jeszcze nie przed Dakarem, jeszcze ale nie. Kto wie, może może w przyszłym roku. Słuchajcie, przeprowadzono badania o tym, jaki sportowiec uprawiający jaką dyscyplinę sportu jest najbardziej atrakcyjny dla kobiet. No to teraz strzelajcie, co powiedziały kobiety? Piłkarz. Piłkarz? Ja też chyba tego piłkarza jednak, bo piłka jest popularna bardzo, bardzo. Jest nie uwierzycie, żaden nie. z was nie trafił. No. Wspinacze numer jeden. Skałkowi. Wspinacz na co? No właśnie. Wspinacze skałkowi. Wspinacze że to kobiety. I odwaga, i odpowiedzialność, więc to był numer jeden. Numer dwa, sporty ekstremalne, czyli jeden i drugi pan się zaliczają. Aha. Trafiliście, czy nie? Czy to się nie jesteśmy? Czy numer dwa byście trafili, czy nie? Czy byście powiedzieli, że numer dwa to co? Mi się wydaje, że generalnie rzecz biorąc, sportowcy o tyle są atrakcyjni, że są to mężczyźni z pasją, tak? I ogólnie rzecz biorąc, no, mężczyzna, który ma pasję i rzeczywiście no, potrafi się czemuś poświęcić, jest dla kobiety, która no jest atrakcyjny. Znaczy rzeczywiście być może ta pasja ma jakiś związek, chociaż kobiety same twierdzą, że to jest połączenie jednocześnie, czyli sportowiec, to jest połączenie odwagi, ale też i pięknych cech takich no, fizycznych, szczerze mówiąc, czyli że jest po prostu dobrze i ładnie zbudowany. Też tak mi się wydaje, że sportowiec jednak trenuje i każdy, kto jest sportowcem, no musi gdzieś trenować, więc ta sylwetka od razu musi właśnie, szachista, wyglądać. No, szachista jest na liście. Nie wiem, na której... Szachisty nie było na liście. No właśnie, ale teraz dla odmiany zadamy wam pytanie. Jakie sporty, które uprawiają kobiety, są atrakcyjne dla mężczyzn? Jeśli ja mam być szczery, to tak. Po pierwsze na pewno nie sporty walki. No właśnie, to jest ciekawe. Ale generalnie to chyba nie jestem zwolennikiem, niespecjalnie atrakcyjne są dla mnie kobiety, które zawodowo zajmują się sportem, dlatego że jednak no, sport no, trochę wypacza. No. Sport w wydaniu takim amatorskim i fitnessowym jak najbardziej tak, łącznie z boksem, natomiast zawodowo to... Zawodowo nie. Raczej nie. Kuba, a kobiety, które trenują tak zawodowo, są atrakcyjne? Znam kilka kobiet, które widziałem i w telewizji widzę, że jednak nawet można powiedzieć, że pływaczki też są atrakcyjne, tylko na pewno w pewnym momencie to się przerabia w profesjonalny sport i tak samo, jednak te mięśnie w pewnym momencie za bardzo są rozbudowane, jednak kobieta trochę traci tej kobiecości, ale uważam, że to nie ma problemu. I równie atrakcyjne mogą być pływaczki, które są takimi, można powiedzieć, najbardziej silnymi kobietami. Ale to zależy chyba, co kto lubi po prostu. No tak, oczywiście, ale... Mężczyźni najczęściej mówili to tylko tutaj, wam zdradzimy, aerobik, no, fitness. No, aerobik, tak, i biegaczki no. zawodowe. Tak, że często właśnie biegaczki były też, czy sprinterki w ogóle były jakby jako atrakcyjne. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, to to, że mężczyźni, wymieniając z kolei to, co dla kobiet, według mężczyzn miało być atrakcyjne, to często wymieniali kulturystów. Na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu. Natomiast okazało się, że wśród kobiet tylko tak naprawdę 19% uznawało, że kulturyści są atrakcyjni. No wiesz, to 19% to co piąta kobieta. No proszę, dlaczego sport jest sexy? Dlaczego sport jest sexy? Na pewno ta kwestia pasji, o której mówiłem, na pewno również to, o czym wspominał Kuba, kwestia sylwetki, bycia w formie. Poza tym myślę, że w momencie, kiedy ja wiem z własnego doświadczenia, że te pasje takie męskie, na przykład te sporty walki czy wyścigi motocyklowe również udzielają się partnerkom i nagle są większymi... Pod warunkiem, że nie jeżdżą jako plecak, czyli wyłącznie jako pasażer, bez prawa jazdy. Ale w tej chwili bardziej mam na myśli sporty walki i nagle okazuje się, że KSW czy gala bokserska jest większą atrakcją dla niej niż dla mnie. Ostatnie pytanie, Kuba. Najwyższa forma przed Dakarem? Najwyższa. Bardzo dobrze się czuję, dużo treningów. Nawet Przemek z nami był w Maroku, więc też widział jakieś zimy, więc... Znaczy ja widziałem jego przez chwilę. O co powalczysz? No, o podium będę się starał walczyć na pewno i to jest cel, chociaż 14 dni, 2 tygodnie to będzie na pewno duże wyzwanie. Trzymamy kciuki. Relacje będą w pytaniu kobiet. Na śniadanie. Dziękujemy wam bardzo.